Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Rok, przed nami Heroes of the Storm, który już się zaczął kiepsko, bo zamiast wziąć Keltasa, wziąłem Muradina. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Mam pierwszy pick, biorę Keltasa. Jeśli umiem nim grać. Taka jest zasada, no. Cholerny świat. Wziąłem Muradina i oni wzięli Keltasa i będą nas niestety, kurde, rozwalać, no. Jeszcze Murkiego mogłem wziąć na Tomb of the Spider Queen, też by zadziałało. Oj, będzie ciężko. Zatem wzięliśmy Uthera, Uther jest najsłabszym healerem teraz, niestety. Nie wiem, jak to się podziało, gdzie to się stało, w którym momencie. Z dobrych postaci... Kuźwa, znowu mi się coś przestawiło w monitorze, mi się co jakiś czas wyłącza. Wy tego nie widzicie, może tam widzicie takie drżenie ekranu przez sekundkę. Nie wiem co. Może przestawię... Tu czasami, raz tutaj coś zmieniłem i wszystko mi się naprawiło. Weźmy to pełnoekranowe obrazy wideo. Shit, co? Okej, niech tak zostanie, zobaczymy. Czy się będzie wyłączać, czy nie. O, wyłączył się już. Nic nie pomogło. Shit. Nie wiem co jest grane. Nie wiem, czemu tak się dzieje, no ale się dzieje. Dobra, nieważne. Co my właściwie gramy? Uther, Butcher, Tassadar, Vala, Mura... Jezus Maria, jeszcze mamy Tassadara? Aha, dobra, mamy dwóch to... W porządku, mamy dwóch healerów. Więc okej, okay, po drugiej stronie Sylvanas, Malfurion, Kel'Thas, Zeratul. Tassadar jest świetnym uzupełnieniem... drugiego healera, więc nie jest tak źle. Nie jest tak źle, nie mam powodu do narzekania. Sam Tassadar w teamie strasznie słaba opcja, to się bardzo rzadko sprawdza. No, czasami pewnie się sprawdza, ale... Nie mamy żadnego pushera niestety. Chyba, że Tassadar będzie udawał specjalistę, no on też może, bo ma ładny damage. Szybko te linie niszczy. No dobra. Zobaczymy, ja muszę grać... Buduję sobie podmłotki tutaj. Moją postać. Będziemy je stakować. Potem można sobie też ustawić młotek do niszczenia struktur, ale osobiście uważam, że to jakieś trochę... Nie wiem... To jakoś się nie spina na mój gust. Bo to ma, nie wiem, 10 sekund cooldownu oraz na 10 sekund mocno walnąć w strukturę. Jakoś tego nie widzę. Wolę zbudować Thunderclapa lepszego. To starcie żeśmy można uznać za wygrane. Mniej więcej. Niech mi się wstrzeli Second Wind. Chociaż, prawdę powiedziawszy, za każdym razem jak nie biorę ulepszonego młotka, to potem żałuję, więc sam nie wiem. Okej, mamy globy. No tutaj jest sama Joasia, ten Zeratul roamuje po liniach. Musimy uważać, żeby nie przesadzić z puszem, bo... What the fuck? Thanks. Kurde, ale widzisz... Straszne obrażenie... Wow, prawie mnie zabili. Straszne obrażenia mi zadał. Okej, tu się jeszcze Second Wind odpali teraz, więc będzie okej. Strasznie jej przesadził, nie spodziewałem się. Ale to na początku... Już nie ma many. No fajnie, będziemy się tu potykać. Dobra, będziemy wycinać, a na dole na razie spokój i cisza. Oddam te 6 tych. Widzę, że u nas też oddali gdzieś. Chyba na midzie coś się dzieje, bo tam... Widzę, latają w te i we w te. Muszę się bardziej na Zeratula patrzeć, bo... Od tyłu, o Kel'Thas, się coś większego szykuje, bo tam widziałem, wjechała ta. Dobra, wezmę sobie ten młotek. Oh fuck. Kurde, no wyłącza mi się ten monitor, ale mnie to w
cierpienia. Jak tu grać w ogóle? Dlaczego tak się dzieje? No co za sukinsyństwo, no. To coś jest w ustawieniach karty graficznej, bo wiem, że mi się coś udało raz przestawić i mi się naprawiło. Widzę, że Uther też niestety zginął. Ale zdążył oddać kamyczki, więc spoko. Shit, no i... Ale stuna dostał. Dobra, Butcher będzie mógł Kel'Thasa wykończyć. Okej. Cały czas tu się będzie coś działo na pewno. Okej, żyjemy. Ależ tu się biją. Butcher, widzę, tam ledwo przeżył, a ja sobie zestakowałem już ładnie tego Hammera. Więc jest okej, okay, w miarę. Dobra. Nie muszę tankować tu minionów przecież. Kurde, oddali szybciej. Dobra. Pójdę tam na dół, widzę, coś tam się dzieje. Cofnąć. Okej, podwójny stun. To będzie można już ładnie linię też. Znaczy tam raczej nie liczyłbym na to, że ja linię oczyszczę czymkolwiek, ale ten jeden młotek może dwa miniony szybko położyć. Szczęście, żeśmy nie stracili tych monet. Nie wiem, kto to poleknął tutaj. A, to Sadel. Ile mi się już udało zestakować? 55, nie najgorzej. Czułem nadchodzącego Zeratula. Muszę coś sobie... Nie pozwolą nam oddać, to jest kłopot. Zabić Jaina to po prostu z cudem graniczy czasami. No nie dają oddawać, cholera. Zabij go, zabij go! Ach, fuck! Nie udało się. I ciągle nie możemy oddać monet, masakra. Po prostu dobrze pilnują, kurde, mon. No i potrzebnie wskakiwałem w tą trójkę. Mimo tego całego... Okej, udało się. Uff. No nie dostaną dziesiątkę zaraz, to będzie kłopot. Zaraz połęta!
Kurde. No ładnie to Zaratul zrobił. Zaratul robi grę, jak team wie, jak wykorzystać te... Z Malfurionem bardzo dobrze się tam kombi. Okej, okay. Dobra. 85 staków? Nie tak dobrze, w sumie jak się spodziewałem. Powinienem mieć ze 120-130. Kurde, wszyscy tutaj. Żyje. No, było dobre tankowanie. No teraz to przesadził mocno. Nie chcę, żeby pozbierała. Okej, elegancka walka. Może wy wymyślicie, czemu mi się wiesza ten monitor. Wszystko działało dobrze, ale odpaliłem raz Chivalry i tam mi się zawiesiło, od tego czasu mi się wiesza w każdej aplikacji. Dobra. Oddaliśmy kolejne, przydałoby się trochę many, szczerze mówiąc. Kurde, Butcher pad. Fuck. Jak będziemy tak pojedynczo ginąć, to się źle, to się nigdy dobrze nie skończy, niestety. Okej. Okay. 6-6, więc nie jest tak źle. Trzeba pamiętać, że Keltas jest mocniejszy z każdą. Z każdym levelem. Kurde, musiałem się ruszyć, no. Shit. No i znowu się wdali w jakąś bijatykę. Fuck, ja musiałem jechać po manę. Ja im się tak pojedynczo wyłapywać i to jest kłopot, kurde. Raz jeden i drugi zginie. Za późno. Dobra, trudno się mówi. Wzięliśmy sobie tarczę. Mieliśmy dwie fale pająków. Powinniśmy zająć ten obóz najemników. Dobra. My tu sami. Nie zbijemy tak szybko. No ładnie się tam zadaje obrażenia tym. Zawsze żałuję, że Muradin... Zawsze żałuję, jak Uriorzy mają manę zamiast na przykład staminy albo czegoś. Jak Sonia albo jak Illidan. Tylko cooldowny, o niczym nie musi myśleć. Czekaj, Keltas ostrożnie, gdzieś tam pod swoimi wieżami, nie wybiega gdzieś do przodu. Nie, bez sensu. Nie może być... Chybiony młotek to strata, bo... Znowu trzeba. No puszują, no to nie jest, raczej będzie ciężko to wygrać, cholera. A dziś nie wiem, jak dobrze grali, to oni mają po prostu lepszą kompozycję. Znaczy lepszą kompozycję, mają Keltasa. Keltas jest po prostu debeściakiem i trzeba go zawsze wybierać.
Keltas i Malfurion z tym healem swoim. Masakra. No, złe piki, no. Znaczy, Muradin jest ciągle jeden z najlepszych tanków. Butcher jest niezły, ale Malfurion, Keltas i Zaratul to są po prostu rzeczy nie do zabicia. Joanna nie jest aż tak dobra. Jest trudna do zabicia, to jej trzeba przyznać, ale nie jest aż tak dobra jak Muradin czy jak ETC. No ale zdecydowanie jest najmocniejszym tankiem, jeżeli chodzi o takie klasyczne tankowanie, czyli... Dobra, żeśmy stracili trzy zewnętrzne wieże, więc nie jest źle, ale jakby nie widzę za bardzo szansy na zwycięstwo przy tym układzie postaci. Okej, weźmiemy sobie heala dodatkowego. Szybko oczyściła. No tylko kurde tam padają, no. Nie rozumiem, czemu takie rzeczy się na przykład odbywają, że Uther wbiega tam i próbuje... Kurde, wskoczył i odskoczył. Kurde. Nie było follow-upu w ogóle żadnego. Dobra, oni mają 40 sekund, tylko że musimy teraz odpuszować i... Tam tylko, no. Jakiś tam dodatkowy push zawsze będzie. Ani bossa? Nie robią bossa. Myśmy widzieli go teraz na mapie. Teraz można spuszować trochę. Następnym razem uważaj, zielenie. Kurde, możemy to wygrać. Kurde, nie dorzuciłem młotkiem. Jest szansa, że oni zaczną wybiegać osobno. Ja muszę oszczędzać manę.
trochę potrzebuje życia więcej. Kurde, trzeba było go zabić. Ja pierdzielę, szkoda, że nie poszli za mną. Masakra, że nie poszli za mną. Gdybyśmy zabili Keltasa, też byłoby po grze. I teraz przegramy to. Fuck! Czemu nie poszli? Kurde. Gdybyśmy zabili tego Keltasa, to byśmy walczyli 4 na 5, znaczy 5 na 4. Tak. Teraz oni bossa pójdą robić. Można było wygrać tą końcówkę, no. Tyle żeśmy wyrównali. Jeden dobry teamfight. Oszczędzam sobie. Piękno. Kurde, nie wiem jak to się stało. Trzeba ją zabić, to jest ważniejsze. Dobra, nieważne. Jak się nie da, to się nie da. Elegancko. Ja sobie tutaj nazbieram. Potrzebujemy tu wszystkich, kurde. Dobra, żyjemy, a boss się puszuje ciągle. Shit. Nie mają Keltasa, nie wiem czemu my nie wchodzimy. Powinniśmy zająć ten obóz najemników. No dobra. Spoko, jesteśmy do przodu jedną wieżę. Oddam trochę tych, bo nazbierałem. Nie, po czym nie dajmy im czas, oni... Ten Keltas... Bez Keltasa oni nie mają nawet połowy tego DPS-u. Teraz ja jestem out of position. Mogliby mnie dorwać i zniszczyć, no ale na szczęście mnie nie dorwali. Nie powinienem tak grać tutaj, jak teraz. To mógł być błąd, znaczy nic się złego nie stało, ale... Dobra, nie ma healera. Kurde, jak mogłem nie trafić? Kurde, straciliśmy dwóch, fuck. Shit, mi się czasami wciśnie prawie przez myszki. Nie wiadomo po co. Ale dobrze, dobrze to idzie. Znaczy, dobre te teamfighty są, tylko... Kurde, uter. Uter, stary. Poczekaj. Trzeba zdecydowanie tutaj pójść, liczyć na to, że... Do dzieła!
Kurde, przeżył to. Shit. Dobra, wszyscy żyją, wszyscy, tam nikt nie zginął niestety. Szkoda, że Zaratula nie dorwałem. No kurde, znowu się włączył, no... Boże drogi, o co chodzi? W ogóle nic nie ma. Nic się nie zmienia. Ale teamfighty, kurde, ale gra. Żadno takiej nie miałem. A byłem pewny, że się nie da tego zrobić. Ale grałem najlepiej jak potrafię, niezależnie od wszystkiego. O, mamy pająki, kurde, fantastycznie. Okay. Teraz są, trzeba ich wpaść, bo Jaina jest na górze. Kurde, Boże, pojechał. Jest! Kurde, ale mają. Bardzo dobrze. Bez healera będą mieli ciepło. Tylko powinniśmy puszować teraz i nie wiem czemu my... Albo bossa. Ale mnie DPS musieli zapadać, teraz niezły. Ach, szanić tam tanka. Dobra, nasze to jest. Boss już to spuszuje sam. Ja tylko tam poprzeszkadzam troszkę. Shit. Jak on tego nie skończy... Skończ. Ja pierdziel. Myślałem, że popełniłem błąd, że żeśmy przegrali przez to, że tam wbiłem. Ale dobrze, czułem, trzeba było wbijać, a nie tam się kurde cackać z jakimś kampem. Ludzie czasami dziwnie tak. Ale ulżyło. Kurde mol, co to za była za gra? Dwa razy mi się monitor wyłączył, no szaleję po prostu. Z tym. Niezła ilość punktów, co? Chyba za długość gry też się tam. O Jezus Maria, no. Tośmy poszaleni. A niezły hero damage na tym. Kurde, udało się wygrać przeciwko takiej kompozycji, nieźle. Ale ile gra trwała, no. Wszyscy musieli być ostrożni, dobrze grali. Butcher był chyba w porządku. 28. Bardzo dobrze ludzie czasami grają na takim... ten... No nic, pozdrawiam was. Dzięki za spędzenie ze mną tego czasu, za wszystkie lajki, komentarze. Trzymajcie się. Hej, hej. Oh, shit. Nuclear launch detected.